Jak wygląda szkoła prywatna? No to szkoła prywatna w sumie nie, nie różni się niczym od szkoły państwowej. Znaczy inaczej. W moim przypadku ja byłem w bardzo dziwnej szkole prywatnej. Ja mogę przytoczyć, tak jak to wyglądało, ale jest to taka rzecz, którą można z łatwością podać pod wątpliwość, i może się wydawać, że opowiadam Farmazony, ale jest to nieprawdą. Ja też nie jestem dumny z tego tytułu, żeby też było jasne, że postąpiłem w taki ani inny sposób w tamtym okresie w moim życiu, kiedy miałem te powiedzmy 16-17 lat. Wydawało mi się to słuszne. Dzisiaj uważam nieco inaczej i nie wybrałbym takiej drogi. Uważam, że po prostu przede wszystkim patrzyłem na swoją wygodę, a nie oszukujmy się. Raczej nikt w wieku licealnym nie ma ochoty uczęszczać do szkoły regularnie na zajęcia, a zamiast tego woli sypiać do południa i robić co chce, nie? No i tak się złożyło. Że ja zostałem tą szkołę z polecenia, dlatego że mój kolega z drużyny ówczesny Libik skończył właśnie tę szkołę prywatną. No, i on mi polecił właśnie, żeby akurat tą szkołą się zainteresować, żeby tam pojechać. Zanim to zrobiłem, pojechałem do dwóch innych prywatnych szkół w Lublinie. Jak się okazało, mieli tam duże wymagania, w sensie była to raczej szkoła, która próbowała dużo. Jakby to powiedzieć, dużo oczekiwali od uczniów, jakby byli ambitni pod kątem właśnie zdawalności matur i tak dalej. Natomiast szkoła, której ja poszedłem, była specyficzna, bo ja wszedłem na spotkanie z dyrektorem. Był taki starszy, pan w Garniaku. No i on tam z ono rozmawiał właśnie. Od kiedy chcę u nich chodzić, w której klasie jestem, taki wiecie, podstawowy wywiad. Ja na niego patrzę i mówię, tylko, że ja bym chciał chodzić do tej szkoły, zapisać się, ale nie uczęstać na zajęcia, tylko żebyście mi obecności wpisywali, a ja bym w mieszkaniu sobie rozwiązywał zadania, za które miałbym oceny stawiane. On na mnie spojrzał, zaczął się śmiać i mówi, nie no, tak to nie działa, no co ze sobie wyobrażasz. Może mogę cię do szkoły przyjąć, ale musisz normalnie chodzić i uczęszczać na zajęcia. No i w innym wypadku, no to nawet nie ma takiej opcji. A ja mówię, no ale to jak to nie ma? No przecież no mi kolega powiedział, że żebym przyszedł i na takiej zasadzie sam zdawał. Co? Co ty mi za głupoty opowiadasz? Jaki kolega ci tak powiedział? Ja podaję imię nazwisko tego kolegi. On tak patrzy i mówi. Aaa, pan Marek! Okej, okay. a co tam u Marusia słychać? Ja sobie w tych gierkach radzi. Dobrze tam wszystko u niego się układa? Ja mówię, że no razem z nim drużynie gram, więc no tak, razem gramy, jest fajnie. No to super, no to proszę pana Marka. Proszę pana Marka pozdrowić. No dobra, no to tak wiesz, to zmienia postać rzeczy. No możemy się zawsze dogadać, prawda? Wiesz, no bo to nie jest tak, że ja cię lepiej traktował. Ale po prostu u Ciebie widzę podstawy do tego, żebyś do szkoły nie chodził, bo możesz się spełniać w swoich pasjach. No a przeciętni uczniowie tak robią dlatego, że po prostu nie chcieliby się uczyć. Ale u Ciebie no to wiesz, to ja to rozumiem, nie? Też bym tak postąpił na Twoim miejscu, więc dogadamy tutaj wszystkie szczegóły. Tylko żebyś nie pomyślał, żebyś innym uczniom mówił, że, że Ty do szkoły chodzić nie musisz, tylko to jest taka umowa między nami, tak? Ja mówię, no dobra. No i to był kurwa czwany typ, Cfany typ i od tamtej pory za każdym razem jak przyjeżdżałem do szkoły po to, żeby właśnie odebrać materiał, który musiałem sobie w mieszkaniu zrobić, po prostu dostawałem takie powiedzmy w cudzysłowie prace domowe, które miały być odzwierciedleniem tego, co rzekomo robiłem na lekcjach, to pan dyrektor witał się ze mną słowami, witam panie Rafale, może pan się kawki napije. Podawał mi rękę i sobie siadałem naprzeciwko niego, naprzeciw, naprzeciwko niemu. No i tam mi opowiadał, co u niego, pytał co u mnie w gierkach, jak tam się powodzi i tak dalej. I zawsze się pytał swojej sekretarki, żeby powiedziała mu, żeby w dzienniku sprawdziła, na którym rozdziale są w matematyce i gdzieś tam jeszcze. O Polski nie pytał, bo Polski sam prowadził. <słyski> Pojebane to było. Ogólnie wydawało mi się, że coś takiego jest niemożliwe. Ale się zaskoczyłem, było to wykonalne. Ogólnie to jest ciekawe. Nazwę, coś powiem pokażę. Tylko nie szatujcie takich rzeczy, bo to nie będzie taka inside historia dla tych, którzy się tutaj zebrali. I wspólnie spędzamy czas, tak? Bez szotowania, proszę, bo są to rzeczy, którymi nie warto się chwalić. Poza tym, też to łatwo podać pod wątpliwość. Nie szotujcie tego. No i ogólnie, to była taka sytuacja, moja, moja pierwsza wizyta w tej szkole. Bo ja na początku przeszedłem sobie na lekcję, bo chciałem. No wiecie, byłem ciekaw, jakie dziewczyny w tej szkole są, jakie w ogóle tam ludzie są, czy to się różni. Tak, po prostu badawczo przyszedłem. No i przychodzę do tej szkoły Pierwszy raz z plecaczkiem No i tam wszystkie, wiecie, byłem tam nowy, nie znali mnie, ale osób było ogólnie bardzo, bardzo mało ta, ta klasa, nie wiem ile osób liczyła, ale No może kurwa ze 13, może ze 14 Ogólnie była to bardzo mała klasa, bo u mnie zawsze klasy były bardzo rozbudowane W szkole tej publicznej No i już dwie ostatnie lekcje, które mi tego dnia zostały, to były dwa języki polskie, właśnie prowadzone przez dyrektora. No i tak zaczyna się pierwsza lekcja. Jest tak, nie wiem, 10 minut pierwszej lekcji, i dyrektor zadał mi tam jakieś parę pytań. Odpowiedziałem mu na te pytania, właśnie związane z tematem lekcji, już nie pamiętam jakie. Bo bądź co bądź akurat z języka polskiego zawsze byłem całkiem niezły. Nie uczyłem się tego, po prostu ta wiedza jakoś tam mi się zawsze zapisywała. Uważałem też, że poprawność mowy, czy poprawność pisania jest dosyć istotna, bo zawsze sam miałem średną, średnią opinię na temat osoby, która nie potrafiła się sensownie albo wysłowić, albo napisać czegoś składniej i poprawnie. Więc nigdy takim człowiekiem nie chciałem być. No, i takie rzeczy po prostu mi wchodziły z łatwością do głowy. No, i tak na mnie dyrektor patrzy i mówi: Kurde, ty wszystko wiesz? To jak chcesz, to możesz dzisiaj wcześniej do domu iść. Możesz już z lekcji sobie pójść. Normalnie wszyscy to powiedział. I ja wyszedłem. I na następny dzień dyrektor mi powiedział, że mam wybór: albo chodzę na wszystkie lekcje, albo nie chodzę w ogóle. No bo jak on ma się wytłumaczyć innym uczniom, że raz, raz jestem, a raz mnie nie ma. Miesiąc chodzę, miesiąc nie chodzę. I powiedział, że mam wybór. Albo nie chodzę w ogóle, albo chodzę codziennie. No to stwierdziłem, że już nigdy więcej tej szkoły nie przyjdę. Przychodziłem tylko właśnie po zadania lekcyjne. Co jakiś tam okres mówi mi, co ja mam przejeżdżać mniej więcej. No i przychodzi dzień matur. Przejeżdżam na maturę. Jak się okazuje, nie byłem odosobnionym przypadkiem. Poza mną był jeszcze jeden uczeń, którego nikt w szkole nie znał. Bo wszyscy na mnie patrzyli na zasadzie, kim ty kurwa jesteś, albo ty stary, ja cię kiedyś widziałem na lekcji i później zniknąłeś. Jakim cudem ty maturę piszesz? I taki rodzynek był jeszcze jeden. I co jest ciekawe, odnośnie tego rodzynka, zamieszkałem później w Lublinie na pana balcera. I pewnego pięknego dnia ktoś mnie zaczepia słowami, Siema stary, to ty tu kurwa mieszkasz? Ja tak patrzę na ziomka i myślę sobie, takiś wicerz czy, czy kto? A on mówi, nie pamiętasz mnie? Ja tak patrzę, a myślę, kurwa, no nie. I po chwili doznałem olśnienia. On właśnie wspomniał o szkole, i ja mówię, a okej, okay, nie no, kojarzę, kojarzę. To był właśnie ten drugi rodzynek Zobaczcie, z czego ten drugi rozynek zasłynął u mnie w moim bloku. Nie wiem, czy to znajdę. O, jest. Odpowiedzialny za to wydarzenie był kolega rozynek z mojej pięknej szkoły prywatnej. I teraz historia odnośnie Mercedesa, butelki i jak do tego doszło. Ta ja Wam przedstawię, w jaki sposób w ogóle wygląda ta ulica. I wytłumaczę Wam jedną rzecz. Dlaczego to jest turbogłupie, co on zrobił? Wręcz niedorzeczne. Nie wiem z którego roku to w 2017 No to nie będzie to dobrze zobrazowane, bo wtedy jeszcze ten blok nie powstał Ten blok został oddany do użytku w 2017 albo 2018 roku, nie jestem pewien Także tutaj będą zdjęcia nieidealne, ale nie najgorsze Czekaj, to było tutaj, to było tutaj To był jeszcze budynek w trakcie budowy No ale łatwo sobie uzmysłowić, że jak powstał ten budynek To tutaj były parkingi i tutaj po stronie te tego budynku też były parkingi Generalnie w momencie, w którym z tego budynku, z balkonu rzuciłeś butelką, to były dwie opcje. Albo trafisz w auto, albo w człowieka, który kurwa idzie do auta. No, innej opcji nie było. Niemożliwym prawie, że było nie trafić kurwa w żaden samochód. Więc co miał w głowie rzucając tę butelkę? Nie wiem. Nie wiem. Ale okej, okay. Wracając do historii. Była taka sytuacja. Ja mieszkałem ogólnie tutaj, w tym miejscu na 99%. On mieszkał gdzieś tutaj, albo tutaj. Jakoś tak. Siedziałem sobie w mieszkaniu, to było już późna godzina, coś koło pierwszej w nocy. Leżałem tutaj, oglądając sobie grzecznie telewizję. Bo tutaj miałem salon, tu miałem pokój do streamowania. Miałem tylko dwa pomieszczenia: salon i mały pokój. No, i tak sobie siedziałem i słyszę. Motor Lublin! Motor Lublin! Mega zajebiście głośno coś mordę darł. Idąc stąd. No, następny dzień widzę się z tym ziomkiem i mówię. Kurwa, słyszałeś tych idiotów kibanych co darli mordę, motor Lublin? Spać mi, kurwa, kretyni nie dawali. Serio? A to ja z kumplami byłem, ale nie, nie krzyczeliśmy głośno, wracaliśmy na chatę, a mówię, a, no to zajebiście się darliście, on no, no i mówi do mnie, kurwa stary, co się odjebało, nie, tylko nie, nie, nie powiesz nikomu, ja mówię, no mów o co chodzi, kurwa stary, wczoraj się najebałem i dla beki butelkę przez balkon wyrzuciłem i trafiłem w tego białego Mercedesa, co u nas zawsze stoi, taki kurwa najdroższe auto chyba na parkingu, które tu jest. Ja mówię, co ty pierdolisz? On, no kurwa, przypał w chuj A najgorsze jest to, że wiedzą, że to ode mnie butelka poszła, bo ka kamery chyba to widziały stąd monitoring. Bo ja skąd wiesz, że wiedzą? Bo kurwa do mnie już pukali. Ja mówię, aha. No i opowiada mi historię. Mówi tak. No bo wracałem sobie z tymi kolegami. No, tutaj, było, tutaj jest wejście, było do budynku w tym miejscu. No i pod budynkiem stoi jakiś chłopak z dziewczyną. I okazało się, że to moi sąsiedzi, kurwa, z mojego piętra, jakaś parka młoda. No to zaprosiłem ich na libację alkoholową. Stwierdziłem, że chuj, jak już są, to mogą pójść z nami. No i się zgodzili. Bo na ziomków to wiem, mogę być pewien, że się nie rozjebią, ale oni się kurwa boję. Piliśmy razem, piliśmy. No ja się najebałem i sobie butelkę rzu rzuciłem. Mówię, po chuj kurwa butelkę rzucałeś, przecież tłumaczę mu, że no, szansa, że nie trafisz w auto była znikoma. Nie wiem kurwa, najebany byłem, nie pytaj mnie. Mówię, mhm. Uh -huh. No. Ja się kurwa boję, że oni się rozpierdolą na mnie. A mówię, a przede wszystkim to skąd oni wiedzą, że to poszło z twojego budynku? No bo kurwa monitoring sprawdzali i okazało się, że o tej godzinie byliśmy jedynymi ludźmi, którzy jeszcze do mieszkania wchodzili, po pierwsze, a po drugie jest jakieś nagranie podobno, gdzie widać, że z wysokości jakaś butelka coś uderza. No i połączyli kropki, że to musiało ode mnie pójść. Mówię, aha. I mówi do mnie, no kurwa, już monitoring sprawdzali i właściciel yy, Mercedesa był u mnie, bo ten właściciel Mercedesa mieszkał chyba tutaj gdzieś. No nieważne, gdzie mieszkał, mieszkał w też tym budynku. No i przyszli do mnie, ale ja paliłem Jana, że ja nic nie wiem, że nie ja rzucałem i ja nie wiem o co chodzi, ale kurwa, boję się, że ta para się na mnie rozpierdoli. Co robić? Mówię, kurwa, stary, no nie wiem, no tak szczerze, jak ja bym komuś rozpierdolił auto, to bym się przyznał, no nie wiem, no ubezpieczenie czy coś, no. No, nie wiem, no rób co chcesz. Nie, kurwa, nie mogę się przyznać, to w kurwę Siana będzie stary, nie mogę. Mówię, ok. No i tak rozmawiamy, rozmawiamy i poszliśmy sobie tutaj do żabki. Ja w tej żabce zrobiłem zakupy, wyszedłem z nim dosłownie do tego miejsca. I właściciel Mercedesa razem ze swoją żoną tutaj nas zaczepił. No i oni stoją i dyskutują między sobą. A ja trzymałem telefon na takiej wysokości i kliknąłem tutaj klawisz zablokowania. Ale miałem w ten sposób telefon, że nie był wyciszony. Czekajcie, jak to zrobić? Tak. I, I był taki odgłos. Kurwa. No to generalnie jest to odgłos, który jest podobny, wydawany przy robieniu zdjęcia. I ta laska się oburzyła i mówi: O co ty mi zdjęcia robisz? Normalny jesteś? To pewnie on tą butelkę rzucił, to on nam auto rozwalił, zaczyna krzyczeć jako pentana na mnie. No i ja tak się kurwa patrzę, mówię, normalna kurwa jesteś? iPhona kurwa nigdy w ręku nie miałaś? Telefon zablokowałem, odpierdol się ode mnie. Bo wkurzyłem się z zarzutami w taki agresywny sposób, też się źle zachowałem wtedy, bo w sumie wiedziałem, że to ziomek, z którym stoję, rzucił, więc mogłem zachować zimną krew, bo w sumie tak myśląc rozsądnie, to miała postawy do tego, żeby być wkurwiona. Może te zarzuty z jednej strony były niepotrzebne, ale miała powody do tego, żeby być jakoś, wiecie, w emocjach, nie? No i ona się, ten chłopak, ten facet jej mówi, no nie, no spokojnie, że nie oskarżaj go, nic nie zrobił chłopak, nie. Mówi do mnie, sorry za dziewczynę, ale wiesz, stary, zrozum sytuację. Kupiłem nowe auto. Auto jest zniszczone. To nie był tani samochód. To był dla mnie duży wydatek. Wyobraź sobie, że ktoś by twoją własność zniszczył, rzucając butelkę przez, przez balkon. Byłbyś wkurwiony? Mówię mu, no byłbym wkurwiony i mówię, ja Cię rozumiem, natomiast no, no nie możesz mnie obwiniać w momencie, w którym niczego nie zrobiłem, tak? A on mówi, no ja wiem, ale czy zrobił to Twój kolega. Ja mówię, że no, że nie, że nie wiem nic o tym. E, no bo też nie chciałem się rozjebać, nie? Ktoś mi powiedział coś zaufaniu, nie chciałem się rozjebać, ale mega mi szkoda tego typa było i faktycznie czułem takie poczucie niesprawiedliwości, że no nie fajnie się wydarzyło, ale jak się okazało, ten ziomeczek był prorokiem, bo to małżeństwo młode, ta młoda parka faktycznie poszła na komendę, bojąc się, też ich obawy rozumiem, oni się bali, podobno, że tamci chłopacy wszyscy się zgadają i zrzucą winę na nich. I oni, bojąc się, że przejmą cudze konsekwencje, poszli się rozjebać, kto rzucił butelką. No i finalnie, podobno, jakoś sobie to ogarnął, że ubezpieczenie zapłaciło za niego. I on żadnych szkód finansowych nie poniósł, tylko miał jakieś ubezpieczenie. Nie wiem jak. Jakieś tam ubezpieczenie miał matka go ubezpieczyła i z tego ubezpieczenia podobno pieniądze poszły na naprawę auta. Szaczą mordność nie się na kolego. To nie był mój kolega. Ja go nie znałem. To był jakiś znajomy. To, że z nim pisałem maturę tego samego dnia, czy zamieniłem z nim trzy słowa na klatce schodowej, czy poza klatką, no to, że kolegami byliśmy. W każdym razie. Ogólnie ten ziomy był spoko z, 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 z dziewczyną, co był, bo po tej sytuacji normalnie ze mną rozmawiał, zawsze mi dzień dobry, mówił, pytał, co tam słuchać u mnie. Ja go w sumie też przeprosiłem. Nie powiedziałem mu, że kurde, że chujowo się zachowałem, wtedy się zdenerwowałem, ale no niczego nie zrobiłem i ktoś na mnie próbował winę zrzucić, i mówię, emocje też wzięły górę. I przeprosiłem go za to. On też mnie przeprosił za swoją dziewczynę, że po prostu ich to dużo stresu kosztowało i, 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 i sorry. I bardzo w porządku był. I tak szczerze. Dobrze, że prawda wyszła na jaw, bo to szkoda chłopa.